Dzisiaj, przechadzając się po zalewie swoim niedzielnym wolnym krokiem, spotkałem dwóch panów. A właściwie może oni mnie spotkali? Nie wiem. Nieważne, nie będziemy się w to zagłębiać, bo to nie jest temat tej historii. Panowie odpowiedzialni są za spuszczanie wody w zalewie. Bardzo dziwna funkcja, jak spuszczanie wody w zalewie. Ale cóż, nie czepiajmy się też funkcji, ponieważ każda funkcja jest potrzebna. Jeden z panów bardzo bacznie zaczął mi się przyglądać, po czym stwierdził na głos, że skądś zna tą twarz. W sensie, czyli mnie, czyli moją twarz. Nie trzeba było długo czekać, jak pan skierował wprost słowa swoje do mnie o treści. Czy to ja jestem tym, który wypisuje głupoty na internecie? Wszyscy doskonale wiedzą, jak chronię bardzo swojej prywatności, ale dla tego pana złamałem tą swoją żelazną zasadę, bo miał coś w sobie i stwierdziłem, właściwie odpowiedziałem mu, tak, to ja jestem tym, który wypisuje te głupoty na internecie. Więc on użył wobec mnie bardzo szablonowych słów. Jeżeli czegoś nie wiem, to żebym nie pierdolił głupot. Okej. Więc zaproponowałem mu występ przed kamerą. Jeżeli go coś boli i ma coś do powiedzenia, bardzo proszę. Może wszyscy się dowiedzą czegoś innego niż to, co ja piszę czy mówię. Więc pan stwierdził, że mogę go pocałować w dupę. Więc ja już wybuchłem. Nie mogłem po prostu z tych nerwów i powiedziałem, żeby pierw tą dupę sobie umył w zalewie. Pan stwierdził, że nie jego mam w dupę pocałować, ale kozła. No dobra, okej. I każdy się rozeszedł, pan poszedł do swoich spraw, ja poszedłem w swoją stronę. Po niespełna 20 minutach podjeżdża kolejny pan na rowerze, w czerwonej kurteczce, kubraczku, jak zwał, tak zwał, w białej czapeczce z daszkiem i od razu do mnie, żebym nie pierdolił takich głupot na internecie, ponieważ szkodzę miastu i mieszkańcom. Więc się zapytałem, w jaki sposób szkodzę. Więc pan milczał, kompletnie nic nie odpowiedział, więc żeby podtrzymać dyskusję, zaproponowałem mu występ przed kamerą. Jeżeli go coś boli, jeżeli może się wypowiedzieć, wszyscy będą wiedzieć, o co chodzi. Okej. Więc pan powiedział, że prędzej mi łeb upierdoli, niż wystąpi przed moją kamerą. Okej. A poza tym, to jestem gówniarz. A poza tym, to nie jestem członkiem. Bardzo ucieszyła mnie ta informacja, że nie jestem członkiem. Już chciałem mu podziękować. Ale wyprzedził mnie i stwierdził wędkarskim. Nie będzie puenty do tego opowiadania. A nie, mam. Wszyscy, którzy przechadzacie się po... Jeszcze raz. Wszyscy, którzy przechadzacie się po zalewie Kowarskim, wolnym, niedzielnym krokiem, uważajcie na członków wędkarskich. To była dobra puenta. Idę, dobra.